Witam Was tutaj, cześć, Szymon Wizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Warszawa, miasto, które znam na rowerze. Jak dzisiaj nietypowo i od razu na samym początku mówię, nie róbcie tego co ja. Ponieważ to nie jest zgodne z przepisami, bla bla bla. Ale wiecie, jak to się mówi, ja zawsze chciałem być tramwajem. Zaraz zobaczycie ze sobą o co chodzi. Nie, tu nie chodzi jeszcze póki co o to, że jadę za tramwajem i od razu na samym wstępie chciałbym uprzedzić, a właściwie to powiem później. Dlaczego akurat tak to robię i czemu się nie boję i bla bla bla. Tak. Jedziemy na razie za tramwajem. Standardowa trasa. Jedziemy tą trasę, będziemy się widzieć jeszcze na innym filmie. Musiałem taką trasę to już musiałem kiedyś wypowiedzieć. Tylko kolejny film to jeszcze bardziej jest nieprzypisowy. Więc tutaj to spokojnie, jeszcze jest miele. Jedziemy z Metro Politechnika do Placu Unii. No i teraz zobaczycie o co chodzi tutaj, dlaczego. No to ja tak mówię, odjeżdżamy sobie na tamtko, więc ja ogólnie już jak widzicie coraz częściej jeżdżę jezdnią. Jadę tutaj po jezdni i patrzcie i co tu się dzieje. Tyle ciszy. Jak możecie zauważyć, to nie jest ścieżka rowerowa. To jest torowisko. Tak, jak możecie się domyślać, tutaj tramwaje nie jeżdżą, ponieważ ulica Puławska i ten fragment został wyłączony z ruchu tramwajowego, dzięki czemu mogę bezkarnie sobie jeździć po torowisku. A w skrócie, to wygląda tak, jakby jechał tramwaj, co nie? Ale spokojnie, ja jestem naprawdę, ja jadę rowerem, to nie jest tramwaj. No, efekt jest fajny, poza tym, że pewnie tramwaj by jechał szybciej. No i tak pomijając to, efekt ludzi, którzy patrzą na mnie, co to jest, jedzie rower, no to jest... No jest niezłe, co tu dużo mówić, ale ogólnie zawsze chciałem coś takiego zrobić, tylko naprawdziłem tramwajem. Natomiast tak, teoretycznie według przepisów prawa, no to jest niedozwolone, no bo nie można iść po torowisku, ale ja sądzę, że raczej bez nikt do jakiegoś dużego mamy to nie da, bo w końcu to nic nie jeździ, chociaż kto wie, nasza policja potrafi wszystko zrobić. Dobra, ale nie mówmy o policji, bo jeszcze coś mi przymknął. Tak, mam zamiar nagrywać to właśnie tego typu filmiki z kamerką, jak do Was gadam. Żeby, tak, kamerka będzie na to miejsce, kiedy ja nie jadę, tylko kiedy do Was mówię. Tak, trochę później nagrywam dźwięk, jak możecie sobie zobaczyć. Najeżdżamy, to już będzie nasz drugi przystanek dzisiaj. Tramwaj, ja widzę, że dojeżdża do przystanku. Przystanek Plac Unii Lubelskiej. Proszę bardzo, mamy nawet przystanki. Dojechaliśmy do Placu Unii Lubelskiej. No i teraz tak, tu jeszcze sobie powiem, czekajcie. Tak, tutaj, o, tu zszedłem z roweru, bo widać, że trochę jest przechylona kamera. Ale tutaj to już nie mogłem, bo już chciałem dokończyć tę trasę dobrze. Tu wsiadłem na rower i jedziemy prosto, proszę bardzo, by ominąć tutaj te przejście dla pieszych i takiej tam było szybciej. No i jedziemy sobie tutaj prosto do stacji, więc ja już taki krótki dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podoba, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!